Jakub na węgorza na tym serwerze. Wyciągnąłem sobie alchemię. Zgadnijcie, jakie kamienie z koła wyciągnąłem. Brawo, MT Tore, diamenta wyciągnąłem i szafira. Oczywiście rubin, najdroższy nigga. Powiem wam tak, fajna gibera pojawiła się na ryneczku. Nie wiem, czy ktoś mnie ogląda z Emeralda. Polecam wam kupić tą giberę, bo za... dużo czasu będziecie tej broni używać. Jedynie bym zmiksował 6-7 na metiny. Metiny łatwo jest zbić w broni. Nawet i 6 na metiny byłoby lepsze niż 40 wartości, bo wartość globalna jest spoko, ale jak masz dobre EQ i dużo wartości budowanej, to wtedy średnie lepiej działają, nie? A jak ludzie mają naprawdę podstawowe EQ, to lepiej metiny mieć po prostu. W ogóle, moi drodzy, wczoraj ktoś zmiksował sztylety na ninja. Na tym serwisie Zodiaki plus 9 i uwaga, wiecie co wbił? Teraz wam powiem, 55 średnie, 10 szycie, 20 diabły. Kurwa! Mój ostrze wężowe nie jest potrzebny, kurwa, z takimi sztyletami. Przynajmniej plus 14 będzie lepsze ostrze wężowe niż ta broń. Na jebanym globalu to wymiksował, kurwa. Jak ja takich ludzi nienawidzę, nie? Ja się męczę. Wiecie, tasuje i te maski, a on kurwa z Butixa pewnie 5 kurwa miał i to pewnie z mianką z B zrobił, na pewno. Jaki ogólnie jest cel handlarza? Taki, żeby zrobić monopol. Głównie będę się skupiał na alchemii, czyli załóżmy mam 100 wonów, wpakujemy w alchemię, żeby sztucznie podbić cenę. I na tym będę zarabiał, nie? Zanim cena się unormuje, to ja mam profity kurwa, nie? Wiecie o co chodzi. No i mówię, dlaczego zaczynam handlarza z taką dużą ilością won? Bo ja chcę sprawdzić, czy działa monopol na rozwiniętym serwerze. Czyli jak jest dużo ludzi i wpakujesz w jakiś przedmiot całe wszystkie wony, jakie masz na przykład, nie? W sensie, nie, wiadomo, że nie podbijesz ceny o 50% itema danego, bo to jest niemożliwe, bo ktoś potem zaniży cenę, ale chodzi mi, załóżmy, przykładowo diament, nie? Plan jest taki, że nie wiem, fakujemy w diamenty 20 wonów, przykładowo, żeby podbić o 20%, nie? Wiadomo, że ja nie sprzedam wszystkiego, ale nawet jak sprzedam połowę, to wyjdzie nawet na zero, nie? Wiecie o co chodzi, w sensie, coś w tym guście, kurwa, naknę sobie klienta, idiota roku, znowu. To jak myślicie, ile wonów mam w towarze? W tym momencie mam 128 wonów. 128 wonów i pół. 12 tysięcy i pół lirów, z tego co widzę. I mam, uwaga, w złotówach 1800 zł w wonach mam. Wiadomo, da się na grupach pewnie znaleźć taniej, nie? Powiem wam tak, no to będzie piękna seria handlarza. Nigdy nie rozpoczynałem serii od takiej kwoty. Zobaczymy z tym monopolem. Pewnie będzie tak, przewiduje przyszłość. Uwaga. Że przebiję wony, wyjdę na zero, w sensie, że nic nie zyskam. I zakończymy serię pięknym kurwa upadkiem, kupując Alastory. Wiecie. A jutro kurwa widzowie serpencik, nie? 5 razy dziennie. Zaczynamy trzepać kapustę. I mam nadzieję, że kiedyś wieża Sungma upadnie. Ja wstanę w nocy i będę mokry kurwa majty miał, nie? Powiem wam. Tak będzie. Powiem wam, że zajebiście dużo bonów robiłem na tych żółtych lśniących, jak kupowałem parę dni temu po 2 miliony za sztukę. Kurwa, to tak szybko zdążało. Żałuję tylko, że kupiłem tak mało. Ale powiem wam, że wyjechałem na to pół wona, a zrobiłem 6. No, ja kupowałem jak było po dwójce, teraz jest po 10. Teraz broń na 15, nie robiłem, dzisiaj będziemy ulepszać raczej, bo są kupony, czyli najlepszy mój zarobek na świecie, haha! Żart kurwa stulecia, zapowiedziałem szybciej niż ktoś chciał pewnie napisać. No dobra, ale ile jestem w stanie, bo czekajcie, Asmodeusz przez ile dni będzie ogólnie?
Bo tutaj są daily questy, tak? W sensie, mi chodzi o to, żeby też się skupić na tym, żeby zrobić daily questy. Żeby zmaksymalizować i robić tarczę, potem ulepszyć też na buffie, żebym tam też miał jakieś bonusy za to, nie? A jak zabraknie mi płomieni, to z tym szopa pierdolny. Jeden dzień albo trzy. No super, kurwa, pomogłeś, zaś ci powiem. Wydaje mi się, że 3 dni. 5 się kończy. Czyli faza, gdzie dropisz płomienie, tak? A potem przez 3 dni, bo 6, 7, 8, 3 dni jest Asmodeusz, więc ja nie wiem, ile jestem w stanie zrobić dziennie Asmodeuszy, ja muszę tak wyliczyć, żeby przez 3 dni robić dziennie misje te zaświaty. Nie wiem, ile, czy ja nawet nie wiem, czy jestem w stanie, kurwa, robić tarczę, bo nie wiem, czy mnie grzywa poleci. Ale spróbujemy, no jak nie to w jednym dzień, to pierdolę wszystko, no. Najbardziej to by mnie interesowało, na szamanicy to zrobić i ulepszyć, czy to stworzyć, a potem ulepszyć tarczę u siebie na szamanicy, to mam 10 miksów z dupy, nie codziennie. To nie jest jakiś problem ulepszyć tam na wyżej, tylko trzeba ją wyrobić, kurwa, nie? To nie wiem, czy zrobię w jeden dzień, chociaż nie, znaczy będzie problem z metynami zbawienia bardziej. A tutaj dzisiaj pogadamy, ile jest moje EQ warte, bo kurwa, takie teorie narastały, słuchajcie. Ja mówiłem, że moje EQ jest warte 40 tysięcy złotych około, ale ja to przeliczyłem po cenach tureckich. Czyli tyle wonów jest warte, ile ja bym chciał kupić za 40 tysięcy złotych wonów. Tak to liczę. Kopiując moją postać na Polandzie, wzrost wartości mojej postaci byłby przynajmniej dwukrotny. Czyli na Polsce moja postać byłaby warta 80 tysięcy z takim EQ, a oni sobie mawiają odwrotnie. Że ja, konwertując moją postać na Polsce, moja postać byłaby warta maksymalnie 10 tysięcy. Kurwa, dzisiaj musimy pogadać o tym, co, ile jest warte i zakończyć ten pierdolony temat, bo jak widzę tematy o mnie, że ktoś mi mówi, że moja postać jest warta 5 tysięcy, nie żeby mi to obniżało albo potrzebne było do życia, ale kurwa, ci ludzie z Polanda są takie pierdolone raki, kurwa, na niczym się nie znają, pierdolą głupoty, grają na solo, kurwa, serwerach, liczą sobie dupę. O, ja wam pokażę, jaki jest poziom Polanda, który pokazuje wszystkim, że tam nie ma nic wybitnego. No zobaczcie, kurwa, moi drodzy, na Polsce macie event górniczy, serwer ma 20 lat, kurwa, tam 30, i event górniczy, sobie razem ebonity możecie, kurwa, do swoich ebonitów pokopać i jest zajebiście, nie? Więc no wow, no ci ludzie, no nie wiem, po prostu ci ludzie są tak odklejeni, kurwa, że to jest szok dla mnie. Nie, mówię o tych topowych graczach z Polanda. No oni nie są youtuberami. Ci ludzie, co komentują wszystko, bo jak oni dropią kruszy na Polandzie, to znaczy, że osiągnęli wszystko i oni są najlepsi. Nikt poza nimi nie istnieje. Nie ma innych serwerów, innych postaci. No nie ma nic, kurwa. No jak oni mają broń 4-1, kurwa, 1, to są najlepsi na świecie, bo mają broń plus 13. No i... I potem tacy ludzie komentują innych. To mnie tak irytuje, że aż mnie szczypie po prostu. Nie powiedziałem, że się znam. Są ludzie, co bardziej ogarniają metina ode mnie. Ja nie powiedziałem, że jestem najlepszy. Ale mówię o wartości itemów. Ja nie mówię, ile warte są itemy na Polandzie, jeżeli nie znam aż tam tak rynku, no ale mogę stwierdzić fakt, że poziom itemowy na Turcji jest o wiele większy niż na Polandzie. Nie trzeba być specjalistą, patrząc na cenę item shopa. Po prostu ci ludzie nie ogarniają, jak działa metin na innych krajach, ale to już ta mniejsza, nie? Ja bym tylko chciał dzisiaj wyjaśnić, ile moja postać jest warta, mniej więcej, i zakończyć temat, będzie to na szocie, więc gituwa, kurwa, siema, nie? Ale kto powiedział, że ja jestem najlepsza, bo gram najlepiej? Przecież wielokrotnie mówię, że na tureckim serwerze jestem gównem, mimo mojego ekwipunku. Kto ci kiedyś, powiedział, że ja jestem zajebistym graczem? Sam se to wmawiasz, kurwa. Ale jeżeli ja widzę idiotę w metinie, albo ktoś pierdoli farmazony, no to mówię, że pierdoli farmazony. Nie rozumiem tego pierdolenia twojego teraz. Zanim przejdziemy na Emeralda i porobimy ciekawsze rzeczy, albo porobimy może dzisiaj przepustkę trochę. Temat, kurwa, dnia, oprócz wieży Sungma, czyli ile moja postać jest warta, kurwa. Więc ile moja postać jest warta? Oczywiście policzę to w wonach, potem policzymy, ile won jest warty. I załatwię ten temat raz na zawsze. Elchemia. Od razu powiem, że rubin to jest wartość 1400.
jedziemy. Rubin 1400, bo co chwilę ogłaszają, że sprzedają wyborniaka, perfekt, więc tego nie muszę sprawdzać. Znaczy nie da się tego wystawić, więc dlatego tego nie sprawdzę na rynku. Ja mam Adiamenta tylko z odpornością na umy. Bo mi jako służę nie jest aż tak potrzebne odporność, znaczy obrażenie umiejętności. Oczywiście będę zmieniał kiedyś, ale no co mi da 24% więcej do damage'a, nie? 385 z tego co widzę. 385. Tak, zaraz dodam to. Sekunda. Alchemia 2815 won mniej więcej. No dobra. No pewnie będę boostował, nie? Ja mam diament do zmiany. Onyxa na shitie też do zmiany mam. Jadeita do zmiany. Tylko że Jadeit kosztuje tyle co Rubin. Wyborniak, kurwa, nie? Perfekt. Więc no mam tu rzeczy do zmiany, ale to już nie teraz, nie? To już wtedy jak z nudów nie mam co robić, to zrobię. Zbroja jest za 1500, to już nawet nie muszę tego szukać, bo takie chodzą po tyle. Tutaj będzie teraz problem z bronią. Powiem wam szczerze, na tą broń w sumie wydałem 6-7 tysięcy won. Ona jest może nawet warta więcej niż tyle, ile ja teraz na nią wydałem. Bo takie bronie już na takim poziomie, no nikt tego nie sprzedaje, na pewno nie za wony. Więc ciężko będzie mi określić ceny czegoś, czego nie ma na sell, więc policzę te 7000 wonów plus 1000 dodam od firmy, tak policzę to mniej więcej, chociaż może nawet być droższa o 2000 won albo nawet więcej, nie mam pojęcia ile naprawdę. Na siorek 200, kołczyki za 220. Bo jest perfekt do wszystkiego praktycznie. To jest jakieś gówno, nie będę liczył, to też jest gówno. To są jakieś groźne sprawy, te itemki, więc to damy jakąś symboliczną kwotę na koniec, tego nie będę liczył, bo to nie ma sensu, kurwa. Buty 150. Buty oceanki oraz oc plus ogień. Ogień 150, a nie wiem ile oceanki plus dziewiątki, ile teraz są warte. Wartość ataku, kryta HP, czyli no dobre bonusy w sumie. No podobne. Tylko to moje trochę lepsze. No ale dajmy to 80 won. Czyli 150 plus 80, 230 won. Jedziemy dalej. Talizman, jeden z lepszych, jeżeli chodzi o bon 1.5 na serwerze. Ale on jest mały. Talizman plus 100 chodzi za 5,5 tysiąca won. Ponad. Nie mam pojęcia ile, jakbym mógł to wycenić. Bo z jednej strony ma niski plus, z drugiej strony ma dobre bonusy. Żeby było uczciwie, dam 3,5 tysiąca. Moim zdaniem spokojnie więcej wezmę za to. Ale zaniżmy cenę, bo może broń zawyżyłem, więc dajemy 3,5 tysiąca won. Pas dusz plus 9. Dusz plus 9. 28 won. Dobra, tutaj damy złą po prostu, tak? 28 won. To nie liczę ani tarczy, ani hełmu, bo to jest tylko do ekspienia. Z hełm dałem 40 won do tasu. Za buty dałem 20, to liczyłem potem te 100 wonów za ten złom, nie chcę tego liczyć teraz w tym momencie. Szarfa 380, jedziemy dalej. Więc nie wiem jak ten złom policzyć, powiem wam szczerze. Dalszą taką bransoletę to jest ponad 100 wonów. Tarczy też ponad 100. Nie chcę się tego szukać po pojedynczy item, dałbym po prostu na cały złom, czyli poboczny ekwipunek, jaki mam 500 w sumie, pewnie zaniżam kurwa o 200 albo 300, ale nie chcę się tego szukać kurwa, przecież będę godzinę to licytował, ja tylko chcę na oko mniej więcej pokazać ile moja postać jest warta. Dajmy po prostu 600 wonów i tyle. I pet 500 wonów, bo ma 600 dni. Nie mam pojęcia, czy moja jest warta 400. U mnie jest więcej precyzji, precyzja jest ważniejsza nawet niż do PZ-a i siła. Ale czy to jest warte więcej 400 wonu? Nie mam pojęcia, bo u mnie jest precyzja int, jakieś otrucie, ale macie 8 myciny i atak na bossy 1%, więc no de facto lepsze niż to. A że to tyle chodzi, ja nie wiem. Nie kupowałem ani sprzedawałem rękawic. Więc
Więc nie wiem. Mogę powiedzieć tyle samo, tam 400 po prostu tyle. Nie mam pojęcia, czy to jest tyle warte. Nie wiem. Sam tą rękawicę wydopiłem i stworzyłem, więc dam 400 bonów po prostu. Nie liczymy oczywiście itemów do przypisania z item shopa. Nawet nie będę liczył postaci, bo ile moja postać jest warta ze skończonym biologiem, z czempionem, co ile tysięcy bon może być warta, nie wiem, nie liczymy tego. Nie mam pojęcia, jak bym miał to policzyć. Nie widziałem takie postaci w ogóle nie są na selu, tak od tego zacznijmy, kurwa. Jakieś małe levele czempiona, ale takich to już w ogóle nie widziałem, więc pierdolić to, tego nie będę liczył. 18 tysięcy won, wszystko moje jest warte. Więc sobie doliczcie sobie wartość mojej postaci. I uwaga, wony są warte teraz mniej więcej od 1.8 do 2.1. Trochę podróżały właśnie przez Emeralda. Więc podzieliliśmy cenę 1.8. Raz, dwa, trzy, razy 1.8. 32 tysiące plus wartość postaci. Nie wiadomo ile moja postać jest warta. Nie wiem. Dalik jest zaniżony na pewno. Broń może być zawyżona nawet o 1000 won. Załóżmy. Pamiętajcie, że te całe EQ na Polsce byłoby warte dwa razy więcej średnio. Bo nie mają takich itemów. Tam byłbym kurwa w topce, byłbym bogiem kurwa sur WP. Bo tam jest inny poziom itemowy. Więc jeżeli u mnie jest warte kurwa 30, to oni spokojnie 70. No może nie razy dwa, ale na pewno razy półtorej moje EQ trzeba przeliczyć. Kto może sobie pozwolić na taką broń na Polandzie? Na taką zbroję? Na taką alchemię? Byłbym w topce jak chuj. Nie mówię, że byłbym najlepszy, ale w topce bym był. Z takim ekwipunkiem. Przypominam, że tu jestem śmieciem na tym serwerze. Żebyście wiedzieli o jakim poziomie mówimy, nie? Tu jestem gównem w stosunku do topki tureckiej, a tam byłbym bogiem. Ludzie nie zrozumieją poziomu gry, dopóki tu nie zagrają. Więc ja mogę mówić swoje, ludzie z Polanda swoje. I tak oni wiedzą kurwa lepiej, ich zdaniem. Mimo, że tu nie grali nigdy, nie wiedzą jakie ludzie mają itemy. No i chuj sobie kurwa mogę tak do rana. Dlatego mam to w dupie, nie chcę myśląc co chcą. Nie chcę żyją w swojej jednej bańce, że są najlepsi. Bo oni mają kurwa item plus 15 do tasu. No i dupa kurwa, nie? Po prostu najlepszy gracz na Polsce tu byłby też głównym. Nawet nie wiem, czy by wydobył jakikolwiek klucz. Patrząc na to, że ludzie grają takimi gildiami i tyle osób na jednym koncie, że wow. Przynajmniej ja patrząc na itemy Uniwersumana, no to nie miałby szans. To. No, przynajmniej by sobie postał i zobaczył, jak inni zbijają bossy. To faktycznie, no. Jeżeli mówią, że Universal Man jest dobry, wydaje mi się, że jest dobry na poziom Polanda. Mówię, skoro ja mam postać wartą załóżmy 60 tysięcy, tak wynikło dzisiejszej obliczeń plus minus, załóżmy nawet, że 35. To i tak ja moim zdaniem jestem gównem tutaj. Mówię nawet o PvE. To jest tarcza z 28% na bloku. I on za nią chce 4000 won. Mogę teraz powiedzieć, a czy na Polandzie macie takie itemy? Odpowiem już bez wchodzenia na serwer, że nie. Bo RNG. Bo więcej ludzi wytwarza te rzeczy. Dlatego są lepsze itemy na rynku. Ale to jest ten sam case, kurwa, nie chcę mi się o tym pierdolić. Będzie ulepszenie wężowego, nie skomałem. Nie, no nie zaliczyło mi. Muszę stworzyć jakiś przedmiot pewnie, ale... No to pewnie u tych crafterów muszę coś stworzyć. No kurwa, będzie! Ulepszanie będzie, zaraz ci powiem kiedy. Po północy. No już zrobię, kurwa. Dungeon item shop. Zamknąć mordy, content ma się zgadzać. Zamknijcie mordy, a i tak na to czekacie. Nie mówcie, że wam nie staje, jak Gubek przepala kaskę. Nie no, jeżeli chodzi o moje plany, co bym chciał zmienić w moim ekwipunku,
Na pewno chciałbym mieć naszyjnik z podwójną precyzją, hełm pod umy na Sungmę, drugą rękawicę wężową z obroną na plus 9, na bossy albo coś w tym guście, talizm, znaczy naszyjnik na bossy, tate aury, alchemię zmienić, jadolita do zmiany, diament, onyx do zmiany, te trzy rzeczy. Amety się nie liczę, bo on jest tak drogi, że jest nieopłacalny moim zdaniem. Za mało daje wyborny ametyst, nieopłacalnie to brzmi dla mnie. Ale no mam tu co jeszcze podboostować. Szamana zrobić na buffa lepszego, czyli zrobić mu rękawice, kupić diamenta wybornego, dać szarfę 25%. I lepsze itemy pod buffa, 30%, 30 na inta może spokojnie szaman zdobyć więcej, nie? To z palcem w dupie, kurwa. Więc, no mam co robić, nie? To nie jest tak, że jestem gotowy. Moda dlatego, co powie mi, może się pomylić o 15 milionów, ile już wypłaciłem do tej pory razem z tym z gildii. Mam zapisane, codziennie wypłata napisuję, minęło tydzień coś. 680 plus 60 milionów zaokrąglę. 760. 740, przepraszam. 740 wypłaciłem już z gildii w ciągu tygodnia i ile dni? 10 dni. Kto pierwszy zgadł? Już szukam komentarz. 7.30 Sebastian. No proszę bardzo. Masz moda. Pan Sebastian 7.30 napisał. Kapusta leci, powiem wam, że mam blisko 150 wonów. Mam 150 wonów, a jeszcze nawet handlarza nie zaczęliśmy. Dlaczego? Bo kurwa blaski. Mam depresję kurwa już od tego, ale patrzcie, nie? Patrzcie co się dzieje kurwa na tej postaci. Tu jakaś kurwa alchemia, tu kurwa jakieś rubinki, tu jakieś kurwa jadeitki. No jest co, będzie się dziać, nie? Ale kurwa, póki te blaski nie sprzedałem, to... No muszę to sprzedać, kurwa, no chuj nie strzeli. Ile blasków zostało? Niedużo, jakieś 9000 sztuk. Ale w końcu mi schodzą, nie? Cena blasku poszła do góry, kurwa, w końcu. Więc spokojnie, widzowie, już prawie. Nie będę sprzedawał taniej niż kupiłem, no nie popierdziło mnie. Widzicie? Już jest cena po taką, ile ja bym chciał, żeby sprzedać to. Dla tych, co nie wiedzą, ile mam blasków. O. No niedużo mi zostało. Zamknąć mordę, kurwa, kto was pytał o zdanie. Czy ja kurwa sprzedaję szkaty blasku po 75? Patrzcie, kurwa! Ale nie, czekajcie, to mi schodzi po dychę czy po 75? Patrzcie, kurwa, blaski schodzą. Kto nie wierzył? Mówię, że trzeba poczekać. Nie, nigdy nie sprzedasz, kurwa. Patrzcie. Zaraz sprzedamy wszystkie. I będzie start serii. Tam można, jest są miejsca jeszcze, no. 38 średnie, 58 won plus 5. Kurwa, strasznie poruszały te bronie. Trochę żałuję, że nie kupiłem, ale... Nie wiem, powiem wam, bałem się kupować to. No widzicie, jak ludzie ulepszają? Patrzcie. Kasa leci, kurwa. Wyborny, ale jaki? Perfekt wyborny za 888 won. Nie wiem ile to jest tysięcy, ale wow, nie? W sensie chyba 20 tysięcy złotych, kurwa, koleś chce za to. Jak nic. Czekajcie. Nie, to jest kurwa won warty mniej więcej, tak plus minus razy drzwi. 85 razy 888 to jest 75 tysięcy lir. 76 to jest, uwaga,
11 tysięcy złotych, 12 prawie. Nawet przyjmując i że da się załatwić bony taniej. No chyba nieopłacalne to jest kompletnie. Pojechał typa. Tu macie z obroną perfekt za 750. Tu macie perfekt znakomity za 450. Wow, patrzcie ile tych wyborniaków jest na rynku. No wow, kurwa, nie? To mam wywalić z gry, bo ktoś się ksuje. Panie, 10 zł i się dogadamy. Dobra, chcecie coś jeszcze zobaczyć? Nie wiem, jakiegoś edita na przykład. Macie jakieś pytania, to mogę wam pokazać jeszcze coś, nie? Wyborny adeit. Znakomity adeit, perfekt, 150 wonów. Nie mam pojęcia, że to jest drogo, to tanio. Nie mam pojęcia. Nie mam. Znaczy, mam, ale mi się nie chce szukać. Mogę wysłać zdjęcie mojego dickpika, co ostatnio twojej starej wysyłałem. Brakowało mi tego. Wygolone, gładkie jak poprzednie obręcia, nic tylko połykać. Ja pierdolę, kurwa. Wszyscy do chorąszczy, kurwa, się daję. Mam cię. Nie licz mnie. Nie licz mnie. Nie ma. Powiedz im coś, że są chuj. Nie licz mnie. Tego. Czemu bije? Trzymam, żeby nie spadł. Co powiesz? Lepiej ci? Mi się podoba, bo tu wiatr wieje. Moi drodzy, dungeon otwarty. Teraz pójdziemy zarabiać. Pitos. Wtedy handlasz? Na niedługo. Kurwa, to nie działa! Skąd się pojawiły te SM-y? Gameforge, dziękuję za współpracę. Czekaj, musimy najpierw wejść do dungeona nowego. Ludzie z planu jak się pocą, kurwa, od tego jak widzą co ja robię. No on inaczej nie umie grać, kurwa, jeb***. Jak to frajdy sprawia, jak ludzie się wkurwają do skóry. Właśnie wchodzimy do nowego eventu, to jest minigierka, która polega, moi widzowie, uwaga, bo ja wiecie, że się będę, nie będę wam wiecznie poradników robić, patrzcie. Chcę zobaczyć jutrzejszego shota, jak się ludzie z Polanda wkurzą. Ta minigierka polega na tym, musicie wejść do dungeona, żeby do niego wejść, tu macie taką monetkę i waszym celem jest jak najszybsze kupienie... o tego, tu właśnie. Szybko, bo zanim kurwa zniknie. I chuj, ten shop mi się zlogował. Przy kupowaniu zawiodłeś. Tak GameForce powinien zrobić, że masz pierwszą ten szans, że ci SM-y zabierze, ale nic nie kupisz. No właśnie, chodzi o to, że uczysz się liczyć z GameForge'em odliczania. Będę stał mój bank. No i pięknie, kurwa. Żeby jako przyspieszyć serię, zaniżę cenę, bo jestem kurwą rudą. Ale by sobie maksymalnie 5. Tak, wyjdę. Jak twój ojciec musi do mieszkania. O, patrzcie. Skąd te wody się wzięły? Beautiful. Mam wszystko 70. Dobra. Pamiętam, że sobie mamy 7 do przepisania. Zabierze. Piękny dźwięk dla moich uszu. Ech, nie wejdzie, ja nie wierzę w to. Ta broń to za szybko, wiecie. To trzeba przypalić, że tak 50 razy na 15.
Macie kurwa. No co raz od firmy i Fireland na dzisiaj. Piękna sprawa. Lubię tak przeprowadzać SMK-i. I ostatni. 1, 2, 3. Mówię, za szybko by to wbiło. To było nietypowo jak na mnie. Tutaj trzeba 70 ulepszeń, chyba przynajmniej wiedzieć. Wiecie. Nie bądźmy zachłanni. To wystawimy trochę alchemii, czy nie? Nie wiem właśnie, co myślicie, żeby wjechać, żeby kupić 20 kuponów po 1000 SM? Przecież to kurwa w chuj dożyje szybko, czy 60 bonów musiałbym mieć. Zablaski będę miał do 45, bo teraz będzie desperacja, żeby wony wyciągnąć z gierki. Dlatego będą zdobać się o te wony, znaczy kupony, i ja bym chciał je kupić. Mityki 4,49. Nie mogę wystawić, bo Yangi już przekroczyłem. Dajcie bazę, kurwa. Tutaj temów mam wystawionych. Że mam 20 bonów w Yangach. Nie mogę więcej. Ale jestem bogaty, kurwa. Ty. Problem bogacza, kurwa. Z Turandii. No mówię, te SM-ki do 3 bonów dojdą jak nic. To jest najlepszy zrobek na małe levele. Bo kolega mi powiedział. Ja nie wiem wcale o tym. No i to jest najlepsze pozyskiwanie wonów na teraz ulepszenie alchemii i wszystko, nie? Więc alchemia mi szybko zejdzie. No i kupony też stanieją w chuj, więc nie wiem czy zobaczymy. Nie wiem czy mi się uda do jutra sprzedać wszystko, nie? No a dzięki za dzisiaj widzowie. Do później, nara, siema, trzymajcie się.